Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przypowieść o zasiewie. Mówił dalej: z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy. Nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama siebie wydaje plon. Najpierw dźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn, wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Pewnego razu znalazłem się na Wzgórzu Miłosierdzia, gdzie zostałem zaproszony do Galilei. Tam poznałem mnóstwo ludzi, którzy wielbili Pana Boga. Widziałem, że to, co oni robią, wychodzi z serca, jest szczere, jest prawdziwe. Też taki chciałem być, mimo tego, że nie umiałem się znaleźć w tym całym towarzystwie, w tej rzeczywistości. Nie byłem świadomy w ogóle, co tak naprawdę się dzieje. Nie wiedziałem, kim jest Pan Bóg do końca, a tym bardziej na przykład, kim jest Duch Święty. Lecz postanowiłem, że tak jak oni, którzy świadczyli o tym, że całe ich życie jest wielkim darem Pana Boga, którzy wszystko to, od czego oczekiwali od Pana Boga, o czego prosili, dostali, też postanowiłem wtedy poprosić Pana Boga o pewne rzeczy. Wtedy były to rzeczy doczesne, jakieś bardzo przyziemne. Po tym całym wydarzeniu oczywiście moje drogi z Panem Bogiem się rozeszły. Mimo to, że ja byłem daleko od Jezusa, On cały czas był ze mną. I dzięki kolejnym osobom, w którym Pan Jezus na pewno ziarno jakieś zasiał i zbierał plony, znalazłem się na nowym życiu. Znalazłem się kolejny raz w Galilei, to było po kilku latach. I tam w tej Galilei Pan Jezus uświadomił mi, że przez cała ta moja droga, przez te kilka lat była tak naprawdę Jego prowadzeniem, że tak naprawdę ja byłem Jego rośliną, którą On pielęgnował i którą zapewne chce, żeby kiedyś też wydała plony. Po kursie Nowe Życie uświadomiłem sobie, że to wszystko, o co prosiłem Pana Boga, otrzymałem, że Pan Bóg cały czas mną kierował, dał mi Ducha Świętego, dał mi swoją łaskę, dał mi swoją miłość, dał mi swoje miłosierdzie, dał mi wszystko to, czego pragnąłem, jak byłem młody te kilka lat temu. Mianowicie otrzymałem cudowną żonę, w której też zasiałem ziarno, które kiełkuje tym, że miała żona idzie drogą Pana Jezusa razem ze mną. Miałem dobrą pracę, otrzymałem, mam przyjaciół. Pan Bóg przebaczył mi wszystkie rzeczy, poukładał moje sprawy i jest cały czas teraz ze mną. I myślę, że Pan Bóg jako siewca jest cudowny w tym całym swoim tworzeniu, że my jesteśmy Jego roślinami, że widzimy, jak On nas pielęgnuje. Pan Bóg dał nam możliwość bycia świadkiem Jego cudu, bycia świadkiem tego, jak zasiał ziarno i potem z tego ziarna wyrasta roślina i daje kolejne plony. Kiedy byłem na wzgórzu, prosiłem Go o taki cud. I teraz, w ostatnim czasie, byłem świadkiem takiego cudu i były to narodziny mojego syna Szymona, który ma 3 tygodnie, 1 dzień. Ten fragment Ewangelii wlewa w nasze serca otuchę i nadzieję. Daje nam gwarancję, że Bóg działa niepozornie, ale za to wytrwale i skutecznie. Dzisiejsze słowa Pana Jezusa pokazują także, że wzrost jest naturalnym stanem wiary, że wiara powinna w nas rosnąć i dojrzewać. Kiedy byliśmy dziećmi, do zwrócenia się w stronę Boga mogły nas zachęcać różne rzeczywistości. Na przykład wzór naszych rodziców, postawy innych ludzi, parafialny Kościół. Analizując dzisiejszy fragment Ewangelii, od razu dostrzegamy sztandarowy przykład człowieka, którego historia życia w sposób szczególnie klarowny
Pokazuje nam to, o czym mówił Jezus w przypowieściach o zasiewie i ziarnku gorczycy. W jego trudnym dzieciństwie przykładem żywej wiary stał się jego tata. Zasiew. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego ojca na kolanach. Tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym. Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego ojca był jakimś pierwszym domowym seminarium. Oglądając fotografię, przypomnij sobie swoje dzieciństwo lub moment, w którym zostało zasiane maleńkie ziarnko gorczycy. Wzrastanie w wierze to odkrycie swojego powołania i całą swoją siłą skupienie się na wypełnianiu tego, do czego zostaliśmy powołani. Trwając przy Bogu, wzrastanie w wierze to otwarcie się na Pana Boga i kształtowanie w sobie zaufania do Niego, a także wzrastanie we wspólnotach. Wzrastanie. Nasz bohater upodabniał się do Chrystusa, dokonywał wyborów, jakie podejmowałby Jezus i polegał na Jego Duchu, który pomagał wprowadzać decyzje w czyn. Pokazał, że naśladowanie Chrystusa to działanie według nowych wzorców. A teraz wspaniała wiadomość. Wiara to jest dar. Otrzymaliśmy go na Chrzcie Świętym. Mają go wszyscy. Bóg w swojej miłości dał nam Ducha Świętego, który pomaga nam w dokonywaniu zmian. Ale to od nas zależy, czy będziemy ocierać się o Boga tylko koniuszkiem palca, czy też przylgniemy do Niego całym swoim ciałem i duchem. Gdy przylgniemy, wtedy On otoczy nas, osłoni i poprowadzi. Jest naszym tatą i jak kochający tata uwielbia, gdy przytulamy się do Niego. Z czasem człowiek utwierdza się w wierze poprzez doświadczenie modlitwy oraz poprzez doznawanie na co dzień opieki Bożej, poprzez przekonanie się codziennie na nowo, jak dobrze jest żyć z Bożymi przykazaniami i je zachowywać. Wiarę w pełni dojrzałą poznać można po tym, że serce człowieka wypełnione jest miłością do Boga, miłością bezinteresowną i niezależną od jakichkolwiek okoliczności. To całkowite poddanie się woli Boga to łaska cierpienia za innych, łaska czynienia uczniów. Żniwa. Święty Jan Paweł II był tak zafascynowany i oddany Bogu, że stanowili z Nim jedno. Mogliśmy obserwować Jego drogę do świętości, Jego pokorę, miłość do każdego człowieka, ofiarę do samego końca. Niósł dobrą nowinę na cały świat. Powtarzając słowa błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, wszyscy jesteśmy powołani do świętości, a miłość to owoc, który dojrzewa w każdym czasie.